rysujesz się tak jak ja? Tak. Dziesięć lat temu był taki moment, że wszedłem na salę taneczną i zobaczyłem tę oto kobietę i zakochałem się. Powiedziałem ci, że zakochałem się, powiedziałem ci to wtedy na Narodowym. Powiedziałeś mi to po trzech dniach. Po trzech dniach. W ogóle odkąd mnie zobaczyłeś. Tak, no i cały czas cię kocham. I wyobrażam sobie życie bez ciebie, jesteś moim najlepszym przyjacielem. Co najlepsze, co mogłem mnie spotkać w życiu po prostu. Jakby ktoś wtedy mi powiedział, że będziemy małżeństwem, że w ogóle będzie tyle rzeczy się wydarzy i tak się potoczy nasza historia, to totalnie bym mu powiedziała, że jest nienormalny. I żeby się puknął w łeb czymś ciężkim. Mówiłaś mi kiedyś, że ten, że nie będziemy nigdy razem. Powiedziałam tak, że nie będziemy nigdy razem. No i nie byliśmy wtedy razem, mimo że dobrze, bo wydaje mi się, że gdybyśmy wtedy zaczęli być razem, to pewnie nie bylibyśmy razem dzisiaj. 3,5 roku temu nasza historia się znowu połączyła. W Ikei. Pierwszy raz wtedy Ewa dała mi w ogóle buziaka w policzek. Przeżyliśmy mnóstwo super chwil razem. I to jest dla mnie takie niesamowite, jak o tym teraz myślę, że nawet jak borykałam się z takimi mega problemami zdrowotnymi, wyglądałam zupełnie inaczej i zawsze przy tobie tak się czułam najpiękniejsza i najbardziej kobieca. I zawsze tak było. Nieważne, czy miałam problemy zdrowotne, czy nie, ty zawsze byłeś moim takim wsparciem największym i moim najlepszym przyjacielem. Przeżyliśmy ze sobą mnóstwo pięknych chwil, dużo podróży, dużo dziwnych sytuacji, pięknych sytuacji. Dużo zachodów słońca, dużo wschodów słońca. Nie pamiętam, ile razy lataliśmy razem z samolotem. Nie da się tego policzyć. To był ten kawał historii. Kawał historii i mnóstwo jakichś zwariowanych chwili, sytuacji, jakieś zipliny, driftowanie, nurkowanie, skakanie do wody, no mnóstwo mega ekstremalnych przeżyć, które mieliśmy. Które zostaną w naszych głowach do końca życia. Poznaliśmy dużo cudownych ludzi i staliśmy się chyba też dla siebie takimi najlepszymi przyjaciółmi. Zdecydowanie. No i nasze oświadczyny. To było przeżycie, stresowałem się jak mało kiedy. To były idealne oświadczyny, wyglądały dokładnie tak jak chciałam. Zapamiętałeś, żeby byli moi rodzice, był mój tata, była moja mama, byli przyjaciele. Moich rodziców. To były moje wymarzone oświadczyny. I w końcu formalnie staliśmy się rodziną i mieliśmy najlepszą imprezę w naszym życiu, czyli nasz ślub. To była zacna impreza. Ogólnie przez cały ten czas, odkąd nasze drogi się zeszły na nowo, to myślę, że to bez wątpienia był najfajniejszy czas w naszych życiach i moim, i twoim. Teraz się chcemy z wami podzielić. Ja się tak stresuję, nie wiem dlaczego. Ty też? No chcemy się teraz z wami podzielić naszym szczęściem największym, jakie nas spotkało. Jestem w ciąży, będziemy rodzicami. Czuję się, jakbym mówił to, jakbyśmy mówili to pierwszy raz w ogóle. Tak.
Znaczy mówimy to pierwszy raz wam, ale emocje mam takie w sobie, jakby Ewa właśnie mi powiedziała, że jest w ciąży. Zupełnie inaczej to wyglądało. Wtedy nie mieliśmy takich emocji. Nie mieliśmy emocji. Powiedziałam ci to nago pod prysznic. A ja stałem w kuchni po prostu i Ewa do niej powiedziała... Nie mów, co powiedziałam. Jestem w ciąży. Nie do końca tak było, może tak wam sam powiemy. Ale to było zabawne. No myślę, że taki najpiękniejszy czas w naszym życiu jest przed nami. I cieszymy się, że wam o tym teraz mówimy i że możemy się tym z wami podzielić. I że będziecie razem z nami w tych wszystkich momentach. To będzie piękny czas, to będzie najcudowniejszy czas w naszym życiu. No jesteśmy po prostu teraz szczęśliwi, jesteśmy trochę zapłakani. Trochę jesteśmy w szoku i trochę mamy taką tremę przed nagrywaniem tego filmu. Ja nie wiem dlaczego, bo my już jakby totalnie się oswoiliśmy z tą myślą, że jestem w ciąży. I teraz czuję takie emocje jak na samym początku, jak się dowiedzieliśmy i na samym początku te pierwsze, wiesz, miesiące, kiedy mówiliśmy innym, te pierwsze wizyty u lekarza i tak dalej. I czuję teraz te wszystkie emocje po prostu tak do mnie wróciły, jakby to było wczoraj. No czyli my się z wami osobami, które nas oglądają, które znają nasze życie, więc jesteśmy szczęśliwi, będziemy rodzicami. Będziemy rodzicami. Ale super. Cieszymy się po prostu w najbardziej naszej... Mogę się normalnie ubrać, a nie cały czas ukrywać przed wami jakieś szerokie sukienki i tak dalej. Jedziemy właśnie na nasze pierwsze USG. Ogólnie wczoraj zrobiłam test ciążowy. Dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży. I ogólnie mieliśmy nikomu nie mówić, dopóki nie pojedziemy do lekarza. Tak, to się nie da. Po prostu ja od razu powiedziałam dziewczynom. I w ogóle wczoraj cały dzień płakałam. Dajże mi spokój, człowieku. Pij wodę, kokosowa, bo ona jest bardzo zdrowa i ja chcę, żeby dziecko było zdrowe. Tak, na pewno dziecko będzie zajebiście zdrowe przez to, że piłam wodę kokosową. Woda kokosowa? Średnio. Nie lubię takiej, ja w Tajlandii lubiłam wodę kokosową, tam mi smakuje. To jest też prawdziwa woda kokosowa normalna, tak samo jak w Tajlandii, identyczna. Może ona jest jakaś kwaśna. Nie jest w ogóle kwaśna. Każdy kokos jest inny. Będziecie kupować takie świeże. No. Dobra? O tu? Zobacz. O tu. O tu. O Jezu. Nie, nie tutaj. Nikola będzie ci cześć, to ja, Nikola. Będziesz mieć kolegę. Albo koleżankę. Wszyscy na ciebie czekaliśmy. No. Czekamy chyba. Ciotka będzie z tobą gadać cały czas. To jest serduszko? Tak jest, człowieku. No, ty się popakowałaś przed, a ja po. Trzeci raz już płaczę. No, nasze słoneczko malutkie, co? Chyba najpiękniejsze emocje, jakie człowiek może poczuć w swoim życiu, tak mi się wydaje. No. No ja zakochałem się dzisiaj na nowo. W tobie byłem tylko zakochany, a teraz zakochałem się jeszcze w jednej istotce. Daj buzi, kocham cię.